Władysław Grochowski dzisiaj razem z nami, prezes zarządu spółki Arche S.A. Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, gdzie my jesteśmy. Tak, co to dzień za dobry, miejsce? Witam optymistycznie. Jesteśmy w Rogaczach, gmina Milejczyce i to Podlasie jest akurat bardzo, bardzo przyjazne. Jest bardzo przyjazne, bo kocham i uwielbiam Podlasie, przyznam panu szczerze i cieszę się, że tu jestem. Co to w ogóle jest za miejsce? Bo to jedno z kilkunastu miejsc, które postanowił pan otworzyć w całym kraju i stworzyć takie miejsca, gdzie będzie można przyjechać niezależnie od pory roku i odpocząć w fantastycznych okolicznościach przyrody, czyli na łonie natury, absolutnie jak najdalej od zgiełku, podziwiając Drogę Mleczną i ciesząc się naturą, która jest wszędzie wokół. Tak, to są takie miejsca, gdzie zwykle wszyscy wyjeżdżają od wielu lat i coraz mniej jakby zostaje tych miejscowych mieszkańców. I to jest generalnie na siedlisko. Poprzednio tutaj ktoś mieszkał, a od wielu lat już nikt nie mieszkał. Nas to zainteresowało i chcielibyśmy to pokazać jakby innym z wielkiego świata. Tu jeszcze trochę ludzi zostało bardzo pięknych w niektórych, dopóki oni są. To jest no jakby to, że można tak żyć, pewne wartości jakby zatrzymać, zachować i pokazać. Tak pędzimy na co dzień, a można się nieraz zatrzymać. Oj tak, myślę, że tego potrzebujemy, zwłaszcza ci, którzy w dużych miastach mieszkają i w pędzie żyją. Ale to są takie miejsca Rogacze i te pozostałe, które można znaleźć w ramach Arche Siedlisko, które przypadkowo stanęły na pana drodze? Czy to było takie celowe szukanie takich fajnych, wyjątkowych, niepowtarzalnych miejsc, których jeszcze człowiek bardzo nie ingerował? Tak, pomysł pojawił się w czasie pandemii. Tak jak ja mieszkam daleko na odludziu, kilometr do sąsiada mamy i sobie to chwalę, blisko natury. I wtedy, jak byliśmy tak odcięci, odizolowani, każdy w swoim świecie, przestraszony, to mówię, no może to być ciekawe takie zdarzenie. I tak sobie pomyślałem o takim hotelu rozproszonym i o takich miejscach, że może trzeba czasem uciec od tego wielkiego świata, od tego pędu. Pomyślałem, gdzie znaleźć takie jakby miejscowości, gdzie jeszcze sobie żyją ludzie tak naturalnie, czy tam spokojnie. Spokojnie, no właśnie, kultywują jakieś tradycje. Tu, że do Rogacz, nie wiem dokładnie, nigdy zawsze będę się mylił, czy mówi się do Rogacz, czy do Rogaczy. Drogacz. Drogacz, o właśnie. Tak, to czysty przypadek, bo wysłałem Darka Żochowskiego, żeby mi poszukał tu na wschodzie Polski coś takiego. No i on tam wyruszył, tu gdzieś jakimiś żwirówkami, brukami jechał, szukał. No i trochę się pogubił i do Sołtysa trafił. I okazało się, że Sołtys akurat ma też takie siedlisko, oprócz tego, gdzie mieszkał. No to ma zupełnie wolne, od lat niezamieszkałe. I dlatego od tego jakby zaczęło się. Sołtys no w Rogaczach, Sołtys nazwisko ma Baran, ale tu sporo jest takich, piękne nazwisko. Nie wiem, dlaczego nam się kojarzy. Nieraz ludzi nazywamy od zwierząt, czy świnia, czy jeleń. To jest jakby poniżanie zwierząt i złe kojarzenie. To są no, wszystko bardzo szlachetne i mądre zwierzęta. Ja zresztą uczę się na co dzień od zwierząt, obserwując Daniele. I to jest dla mnie pewien jakby takie naturalne zachowanie, gdzieś intuicja, emocje, tak jak ja działam, że natura nas w to wyposażyła. Później zaczynamy my jako ludzie kombinować. I ogólnie nie wiem, czy dobrze na tym wychodzimy. Dlatego może nieraz trzeba powrócić gdzieś do tych jakby do źródeł. Do źródeł. No, do tak, źródeł. Ale a propos nazywania właśnie ludzi w ten sposób, w cudzysłowie obrażania, mówiąc do kogoś ty baranie, ty świnio i tak dalej, to ja myślę, że człowiek, który właśnie ma do czynienia ze zwierzętami na co dzień, uświadamia sobie, że w ten sposób bardziej obraża chyba te zwierzęta niż tych ludzi i zmienia wtedy podejście. No ale znajdując takie miejsce, równie dobrze mógł pan pomyśleć o fajne miejsce, postawię tutaj jakiś fajny, wyjechany w kosmos, wielki hotel na, nie wiem, 100 pokoi i tak dalej. No na
nadal będzie natura. To dlaczego takie boksy? No nie, absolutnie. To my jesteśmy intruzami akurat. I absolutnie nie chciałbym zakłócać tego spokoju tutaj tych ludzi. Ten projekt jest na tyle czasu, ile tu żyją ci ludzie. Dlatego jakby zostawiamy te budynki piękne, takie mikroskopijne, te domki, tam domek letni, spichlerz, jakaś obórka, stodółka, to wszystko jest w takiej małej skali drewniane. My tego nie chcieliśmy teraz jakby dostosowywać i tak dalej, tylko ten czas, no jakby pięknie zrobił ta patyna. A wstawiamy, jakby przywozimy te jednostki morskie, kontenery i one są na chwilę. Znaczy może trochę na dłużej, no chciałbym, żeby na dłużej, dopóki ci ludzie żyją, niech długo żyją, ale jeżeli tu już nikogo nie będzie, to my te swoje zabawki zabierzemy, to wróci do natury. Mhm. To my jesteśmy jakby częścią natury, częścią przyrody i największy szacunek się należy przyrodzie. To my ją niszczymy często, no mamy skutki teraz dla środowiska i dla przyszłości naszej. Także tylko my wciąż nie rozumiemy, że my tu jesteśmy gośćmi, prawda? Jesteśmy gośćmi, jesteśmy na chwilę jednak. Mhm. I coś po nas, kolejne pokolenia, no chciałbym, żeby żyli, a nie żeby dostali no, zdewastowany świat, zaśmiecony. Mówi Pan o ludziach, bo i też Panu zależy na tym, żeby w takich miejscach jak to angażować lokalne społeczeństwo, tak? Żeby to oni tutaj, żeby się coś działo. Tutaj jest wielka stodoła i w każdym z takich siedlisk jest taki punkt jeden centralny, wspólny, w którym odbywają się różne rzeczy, nie wiem, koło gospodyń wiejskich, no, różnego rodzaju atrakcje, które też bardzo angażują lokalną społeczność w to wszystko. Tak, to dokładnie na tym to polega, na jakby zderzeniu dwóch światów. To jest jakby projekt społeczny bardziej, czy turystyka społeczna też, mimo że na początku jakby namawiali mnie, czy kojarzyli gdzieś nad jeziorem w pięknym miejscu. Nie, absolutnie. My musimy być jakby no bardzo precyzyjnie rozpoznawalni. I to jest, no to są takie miejsca, gdzie no nikt nie trafiał i jakby turystycznie okazało się, pomyśleliby, że nic ciekawego. Nie, ale tutaj są ludzie wyjątkowi. Chcemy pokazać, może nieraz komuś otworzyć oczy, że można tak żyć. To są piękni ludzie, jak opowiadają, jaką historię, często niezapisaną, tu mi sprzed wieków nawet okazuje się, jak chwilę rozmawiałem, przekazują. Bo tu rodziny wielopokoleniowe mieszkają, prawda? Tak było. Przynajmniej. Teraz niestety przeważnie ci młodzi się wyprowadzili tu w szkołach. No, jedna szkoła w Milejczycach w gminie jest i ma mało dzieci, tak. Ale dopóki ci ludzie żyją, jest szansa, żeby nam przekazać coś jeszcze z tego innego świata, żebyśmy się no, trochę gdzieś zatrzymali i pomyśleli. Ale to są takie miejsca, które mogą zatrzymać tych ludzi, prawda? Tych młodych, żeby oni nie jechali. Znaczy, okej, ja rozumiem, że mają potrzebę pojechać do dużego miasta, żeby, nie wiem, studiować, rozwijać się, uczyć, chłonąć nowe doznania, poznawać coś innego i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest taki pretekst, żeby jednak zostać. Tak, a przynajmniej no tu przyjeżdżać. I tu już po drodze dzisiaj też spotkałem, że gdzieś jakby, gdzie dziadkowie się urodzili, że gdzieś wracają, gdzieś do tej tradycji, tak jak tutaj Krosna i te różne zajęcia, czy wędzarnia, czy coś, no jakby naturalne przygotowanie potraw, sprzętu, wszystkiego, no bez wielkiej technologii, cywilizacji i szczęśliwi ludzie tu żyli i kto jakby to no, zrozumie, gdzie no, można uruchomić swoje jakby emocje, czy zmysły, czy coś przez dotyk, przez obserwację, to nie trzeba wielkich rzeczy i nagle odnajdujemy się. Ma Pan taką obserwację, że w nas teraz drzemie taka potrzeba powrotu do natury, że zwłaszcza ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach, jesteśmy przebodźcowani, dużo się wokół nas dzieje, cały czas żyjemy w szybkim tempie, musimy pracować, spełniać czyjeś oczekiwania i tak dalej, i tak dalej, i że pojawia się taki moment, że stwierdzamy,
Ja muszę odpocząć, ja muszę wrócić do tej natury. Ta pandemia pokazała nam, że to był taki moment zatrzymania się, że wtedy nagle zatęskniliśmy za lasem, do którego nie mogliśmy wchodzić. I zaczęliśmy obserwować, że świat wokół to nie tylko właśnie praca, dom i nie wiem, załatwianie jakieś obowiązki, ale że to jest to wszystko wokół, co nas otacza. Ta piękna zieleń, to słuchanie śpiewu ptaków, obserwowanie, nie wiem, tych chmur nad nami i tak dalej, i tak dalej. I czy z Pana obserwacji wynika, że w nas drzemie taka potrzeba, żeby do tej natury wracać? Tak, zdecydowanie tak. No, miasta nie są dla ludzi. To już no, chyba to odczuwamy. Biurowce też. No, niestety źle się czujemy. To tak jakby zapędziliśmy się w to. Pandemia nam to uświadomiła i jakby myślę, że coraz powinniśmy dostać, znaczy może nie powinniśmy, ale musimy dostać, żeby gdzieś do nas coś dotarło. Szkoda, że tylko trwa chwilę chyba, prawda? Tak. Oczywiście to nie będą gwałtowne zmiany, ale pandemia na pewno wywołała zmiany. Na pewno jakby potrzeba powrotu do natury, tak, do relacji między ludźmi. Siebie potrzebujemy teraz. No, też widzimy przy konferencjach, przy tym. No, nie da się gdzieś w wirtualnym świecie, tylko bezpośrednio dopadamy do siebie. Szczęśliwi jednak, no, gdzieś jesteśmy, jakby w stadzie żyjemy. I całe szczęście. No, chciałbym, żebyśmy się kochali wszyscy, a nie gdzieś dzielimy się, ale to sprawa. Do tego chyba nam zwłaszcza w dzisiejszych czasach daleko niestety, do tego kochania się nawzajem, bo ten podział jest mocny, ale nie wchodźmy w to. Dla kogo, jak Pan myślał o tym właśnie, kiełkował pomysł w Pana głowie, żeby stworzyć takie miejsca jak to, to kogo Pan widział w tych miejscach? Dla kogo Pan tworzył te miejsca? Kogo się Pan spodziewa w tych miejscach, a kto przyjeżdża? Tak, ja kierowałem to, czy myślałem o tych ludziach, no, z tych biurowców, że to im potrzebne. Oni może o tym nie wiedzieli, ale ja jestem takim dziwnym przypadkiem, może jestem takim pustelnikiem XXI wieku. Nie, o, nawet telefon pokaże, jaki dziwny. O kurczę, relikt przeszłości wręcz. No właśnie, także ja unikam jakby pewnych czy trendów, czy hoteli, czy jakby tendencji, żeby mi mózgu nie wyłączało, dosłownie tak, czy inspiracji jakiś. Mogliby może jakieś badania robić, że taki przypadek żyje, ale dzięki temu mam, no, wydaje mi się, że sporo pomysłów różnych. Cały czas mi się to sypie, takie nietypowe, dobrze tego nie zapisuję, bo bym zwariował i tylko niektóre zostają. Także człowiek zawsze żył w naturze blisko, to od ery przemysłowej, czy jak w XIX wieku początek się zaczęło, zaczęliśmy, no, budować te, no, drogi, samochody i tak dalej, wielkie zakłady, karczować puszcze czy lasy i to są skutki, no, one będą na początku niewidoczne, ale jednak odczuwamy, no, tu w środowisku. I jeżeli będziemy dalej tak tylko konsumować i produkować śmieci, gadżetów, tego wszystkiego, to ja nie wiem, czy nam to naprawdę potrzebne. Mm-hmm. Jestem optymistą, bo młodzi ludzie już inaczej podchodzą. O, no, ale nadzieję. Trzeba przejść przez to, znaczy przynajmniej część. My się edukujemy wszyscy, to nie ma, że gwałtowne jakieś zmiany, ale ja... No, ten świat jest piękny, ludzie też, i tylko czasami muszą trochę dostać, żeby... Niestety ktoś ucierpi na tym, ale chyba jesteśmy, no, taką zbiorowością, że w takich ekstremalnych sytuacjach potrafimy się gdzieś odnaleźć. I to jest jakby... że człowiek w pewnych okolicznościach jest gigantem, zna wartości, a że czasem niektórzy się pogubią, to trzeba próbować, czy jak wskazać jakąś drogę, może ktoś się odnajdzie. Ja cieszę się z każdego, jeżeli gdzieś tam
wchodzi na właściwe tory i na właściwą drogę. No nie chcę nic narzucać. Ale myśli Pan, że faktycznie my jesteśmy wciąż na takim etapie, właśnie nie młodzi, tylko może trochę te starsze pokolenia, takiego konsumpcjonizmu, że przez to, co w jakich czasach, nie wiem, dojrzewaliśmy, to teraz ponosimy tego konsekwencje cały czas, że to zachłyśnięcie się tym wszystkim wciąż u nas jest i cały czas posiadać, że nie uwolniliśmy się jeszcze od tego? Czy jednak powoli to skręca w dobrym kierunku? Powoli skręca w dobrym kierunku, tak. I tu się cieszę, że jednak coś do nas dociera, coś się edukujemy, że to niekoniecznie nam daje to szczęście akurat, że jak zakupimy, nie wiem, kolejny samochód, jakieś kolejne ciuchy, a ja po sobie jakby wiem, już tego mam sporo nakupione, także już od kilku lat nie kupuję nowych garniturów, butów, majtki, skarpetki, tylko tyle, a tak to mi już wystarczy, także na mnie nie zarobią niestety, ale śmieci też tyle nie wyprodukuję. No, nauczyłem się, jak wybuchła wojna, ja zawsze bardzo utożsamiam się z tą drugą stroną, no myślę, że to gdzieś jakby naturalnie po moich przodkach, mojej mamie, dziadku mam takie cechy, że zawsze więcej chciałem oddawać niż brać, a bardzo dziwnie, że tak dużo dostaję. To jak to się dzieje? No właśnie, jak to się dzieje. Ale jest pan społecznikiem, jest pan filantropem, chce pan pomagać i to, że, nie wiem, odniósł pan sukces, no nie da się ukryć, że odniósł pan sukces, tworzy pan też, no, pomijając hotele i też takie miejsca, tworzy pan też fantastyczne miejsca, bo znajduje takie perełki, które wymagają gdzieś tam wsparcia i tworzy z nich coś absolutnie wyjątkowego i to wraca, w sensie takim, że właśnie, że odnosi pan sukces i jak rozumiem, no nie spoczywa pan na laurach, tylko idzie dalej, czyli odbija piłeczkę i mówi, dobra, no to ja trochę, skoro ja mam, no to może trochę pomogę innym, podzielę się. No właśnie coś w tym jest, bo nigdy nie interesowały mnie proste jakby projekty, czy zarabianie pieniędzy jako cel. I zawsze wchodzę tam, gdzie inni uciekają, czy jakby te zabytki, czy jakieś w takie miejsca. I okazuje się, że to jest tak niszowe i tak potrzebne. No i ja czuję się potrzebny też, że coś robimy takiego nietypowego. Że też na tym dobrze zarabiamy pieniądze. Mimo, że to nie było celem. A generalnie wszystkie nasze obiekty w firmie to są w takich miejscach, gdzie nikt nie dawał szans, nie daje szans. Cukrownie, żniny, czy no przeróżne takie. To ja nie będę wyliczał w tym momencie. Ale to tak, jeżeli tam gdzieś inni wchodzą, to my już nie wchodzimy, bo po prostu no, będzie zrobione. Tam, gdzie inni jakby nie uważają, że to nie warto, nie ma sensu. Pan widzi w tym potencjał. Tak, ja w tym widzę potencjał. No i to jakby wywołuje, oprócz tego, że załóżmy, dajemy nowe, drugie życie zabytkowi, to dajemy też tej społeczności, jakaś rewitalizacja następuje. Włączamy tych ludzi często wykluczonych do tego i to myślę, że to jest główny jakby sens tych projektów. Zresztą no świat jakby idzie do przodu, tak mówimy, ale nie potrafimy rozwiązać podstawowych problemów typu nierówności społeczne czy wojny. Mamy problem z uchodźstwem teraz, to mury nic nam nie pomogą. Akurat to wstyd jest po prostu, że ktoś jest w potrzebie, nasz brat, czy siostra, czy jak, nasz przyjaciel, a my mur stawiamy tego, no nie, no,
Ja wychodzę z założenia, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że przede wszystkim powinniśmy się nawzajem szanować siebie nawzajem my jako ludzie, bo to są te wszystkie kwestie, o których pan mówi, nawet traktowania uchodźców, prawda? Szanowania, bo jakby kwestie rozwiązań jakby politycznych to inna sprawa. Szanowania, nie wiem, otaczającego nas świata, natury. Szanowania zwierząt, o których pan mówi, tak? Jeżeli nie mamy szacunku wobec siebie nawzajem, no to wtedy no, dzieje się to, co się dzieje. Tak mi się wydaje. Właśnie czuję się odpowiedzialny za innych ludzi. Dobro wspólne jest ważniejsze od mojego. Jeżeli ja coś mam, coś myślę, to chciałbym się podzielić z innymi, pokazać, pomóc, czy dać szansę może, tak. Oczywiście nad tym pracuję, bo ja mam małe generalnie potrzeby, tak jak mówiłem, jak się ubieram, ale tak samo na co dzień, no jakby pewien, nie wiem, no trening czy jak, żebym był silny. Tak jak wojna wybuchła, zakręciłem sobie tą ciepłą wodę. Na szczęście mogę niezależnie od żony, bo mam oddzielny bojler, że mnie nie kusiło. Myślałem, że wojna będzie krótko, ale wojna trwa. Ja jakby dotrzymuję tego. Nawet zastanawiam się, czy już w ogóle kiedykolwiek tą wodę ciepłą żyję. Zawsze mam radość z tego, że mogę. My szukamy jakby komfortu, wygody. A czy jesteśmy szczęśliwsi? Potrafię na przykład, świetnie sobie radzę, jak się wychładza, znaczy zimą 16-17 stopni, to wszystko, co mi potrzeba. Przy wysokich temperaturach 26-27 klimatyzacja już dalej nie chce więcej, także gdzieś jakby dostosowuje się i organizm świetnie sobie w tym radzi. Nie odczuwam, że jest mi zimno w ogóle. Przy temperaturze 17 stopni ja mogę w koszuli chodzić albo bez koszuli nawet, jak jestem sam w pokoju. Ale to jest, myślę, że w głowie dużo się bierze. No. Dokładnie. Też, ale a propos temperatury, to myślę, że na koniec, jakby wracając do początku naszej rozmowy o miejscu, w którym jesteśmy i o archesiedlisku i siedliskach tak naprawdę. O, jeszcze jaki piękny, ptaki sobie nad nami tutaj latają. O takich miejscach, to dla tych miastowych, żeby nie było tu zimą tak, że można przyjechać, bo jest ogrzewanie i jest ciepła woda i można tu spędzać fantastyczny czas i rozkoszować się tą naturą i przypomnieć sobie, jak to fajnie czas można spędzać w takich miejscach samemu, z najbliższymi, ze zwierzętami i tak dalej. No właśnie. I to, żeby ludzie potrafili się odnaleźć, bo tak wyjeżdżamy na turystykę do ciepłych krajów, bo tam słońca potrzebujemy, ale jest piękne, bo załóżmy, jak pada deszcz, czy pochmurne, czy jak, czy zimno, później przychodzi to słońce. Ale w każdej sytuacji no można znaleźć jakby przyjemność, tylko nie wiem dlaczego rezygnujemy z tego. Ja myślę, że trzeba po prostu spróbować, bo może niektórzy się czegoś obawiają, że nie spełni ich oczekiwań, a póki nie sprawdzimy, to tego się nie dowiemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. A propos natury właśnie, osy nas trochę atakują, nieważne. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, no i wszystkich oczywiście do archesiedlisko, chociażby do tego miejsca zapraszamy. No dziękuję ślicznie. Oczywiście, że zapraszamy, tak, bo dzięki naszym jakby gościom czy inwestorom my możemy takie ciekawe projekty robić. Dokładnie. Łącznie ze społecznymi, które są bardzo potrzebne, bardzo na czasie. Panie prezesie, jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie i dziękujemy państwu.